Cześć, witajcie. Dzisiaj idę sobie na spacerek. W sumie to wracam ze spacerku. Idę ulicą sklepową Lojgowej Góry, o której Wam już wspominałam wiele razy. Ruch tu jest jak na Marszałkowskiej. Jest godzina około 18. A ja mam swoje takie noworoczne postanowienia. Jednym z nich jest właśnie spacerek dwa razy w tygodniu, żeby nauczyć się chodzić, ponieważ dupa niestety zrobiła się jak z waty i każdemu to polecam. Ta nasza ulica jest, jak widzicie, cała obleziona przez turystów. Bardzo dużo ludzi przyjeżdża właśnie w zimę do Islandii. Latem jest jeszcze więcej ludzi. I właśnie tak się zastanawiam, jakie wy macie wasze postanowienia noworoczne. Co sobie postanowiliście? Piszcie mi w komentarzach. Ja mam drugie postanowienie noworoczne, które polega na tym, że wyrzucam z mojego mieszkania bardzo dużo rzeczy. Wyrzucam, ponieważ sami wiecie, jak jest, i ja nigdy nie mówiłam, że żyję w muzeum czy w jakimś skandynawskim stylu. Ale mieszkając w mieszkaniu pięciopokojowym, później przeprowadzając się do 70-metrowego, a dzisiaj w 40-metrowym, pomimo wyrzucenia części rzeczy, nadal jest ich za dużo. I mam taką moją koleżankę, która mnie bardzo wspiera. Otóż jak czegoś nie mogę się pozbyć, bo mi szkoda, to ona mnie właśnie się pyta, czy to używasz w ciągu roku, czy tam dwóch lat, zależy co. No nie, no to już masz odpowiedź, prawda? Mamy odpowiedź. Już wiemy, co z tym zrobić. I wam powiem, jest satysfakcja, ponieważ wywiozłam te wszystkie moje graty, 4 kartony wczoraj, do tej mojej słynnej kafistowy na dole, do moich żulików, sąsiadów. I wszystko się pięknie rozeszło, także jest fajnie. Ludzie sobie pobrali te rzeczy, a ja też nie muszę ich wywozić. Mam kilka rzeczy, które chciałabym sprzedać, kupca nie ma, ponieważ raz, że styczeń nigdy nie był miesiącem, prawda, do biznesu, a druga rzecz jest, że każdy chce kupić albo nowy, albo dostać za darmo. Tutaj tak jest, to się zmieniło w ostatnich paru latach. Kiedyś można było tanio coś jeszcze sprzedać, dzisiaj już nic. Dzisiaj trzeba albo dać, albo trzeba nowe mieć. Także tak wygląda właśnie na Islandii pozbywanie się rzeczy, więc ja osobiście wolę dać to moim biednym sąsiadom, którzy cały czas narzekają, jak to im źle, że pieniędzy nie mają. No nie mają, bo nie umieją gospodarować pieniędzmi, no i nie mają. O, jaki fajny sklep. Tutaj to ja bym tak się nadała. Parę rzeczy sobie kupić, bo przecież miejsce się zwolni, nie? No, ale fajne, zobaczcie. Wikingi, wikingowie. Wikingowie, można samemu, nie wiem czy wyjdzie, ale można wsadzić się w wikinga. No, pobyć wikingiem przez chwilę można. Ludzie się dziwnie patrzą, ktoś idzie, nagrywa, gada do siebie. Jakiś szurnięty, nie? No, bardzo dużo ludzi tutaj, więc ja się włączę za chwilę, bo teraz będzie mi ciężko przejść, bo naprawdę idzie, nadciąga tłum. Drzewka jeszcze się świecą. Jeszcze nie pościągano wszystkich ozdób świątecznych, pomimo że dzisiaj już jest 10, już dawno powinien chociaż to wyłączyć, ale bynajmniej ładnie to wygląda, przyznacie, że na przykład tutaj można przyjść do księgarni, widzę, że można posiedzieć, coś wypić, miło czas spędzić. Tak to właśnie tu wygląda w takich miejscach. O. A ruch, jak widzicie, tam dalej jest w ciągłym natężeniu. Naprawdę jest 18, więc dużo ludzi wyszło w tej chwili jeszcze przejść się. Turyści odwiedzają Islandię i w sumie dzisiaj mieli szczęście, bo dzisiaj był taki fajny, słoneczny dzionek, czego nie można powiedzieć o poprzednich dniach. No, temperatura plus 4, całkiem pozytywnie, ubrałam się za ciepło. Zobaczcie, sklep z
pamiątkami islandzkimi, tylko brać, kupować misie i różne breloczki, prawda? Fajne. Szkoda tylko, że to wszystko z Chin jest i to bardzo tanio można kupić na internecie, nie będę mówić gdzie, ale są te rzeczy sprzedawane tutaj po około $10 za sztukę, a w hurcie można kupić za parę centów te rzeczy, także oni kupują to hurtem i później sprzedają. No i tu drugi mamy sklep, jak widzicie, właśnie ulica dla turystów. Ktoś stał. A co ciekawe jest w ogóle, że tak się idzie, ja tu gadam. W sumie to się nawet i może nie drę, ale dość głośno mówię. I słyszę, jak czasami właśnie nasz język słychać, także czy ludzie patrzą. Nie wiedzą, o co chodzi, jeszcze mnie nie poznali, widać najwyraźniej. A w sumie to i dobrze. Teraz idę pod prąd przez ulicę, bo mamy tutaj budowę. Kurde, to niebezpieczne nawet jest, żeby tak iść. W sumie miałam na drugą stronę przejść, no ale mi się nie chce. Bo tam znowu dużo ludzi jest, a ja chcę tak trochę bardziej prywatnie w tej chwili sobie iść. O, u nas są takie właśnie brzęczyki. Ja wiem, że one wszędzie są, ale są akurat takie, innych nie ma. I próbuję ten rozpracować. Bo tu się go gdzieś naciska i powinno się światełko zapalić. Ale to światełko coś się nie chce palić. A oto nasz ZUS, islandzki ZUS. Trykinga stopnun. Ten islandzki ZUS to naprawdę przegina pałę ostatnio. I jest naprawdę wielka burza. Jest jedna kobieta, która jest prezeską w tej chwili właśnie Stowarzyszenia dla Osób Niepełnosprawnych, która faktycznie walczy, która faktycznie próbuje coś z tym zrobić. I ciekawy artykuł dzisiaj zobaczyłam, gdzie ona właśnie powiedziała, że przez 20 lat inwalidzi zostali bardzo pominięci. Nawet w zeszłym roku podwyższono zasiłki dla osób bezrobotnych do kwoty 270 tysięcy koron, czyli w tym roku już są wyższe, gdzie inwalidom nic nie podniesiono. I ona właśnie powiedziała, i szczerze to naprawdę wielkie brawo jej za to, powiedziała, że to tak jakby ktoś, jakby rząd pokazał właśnie inwalidom środkowy palec. I w związku z tym dzisiaj muszę patrzeć, bo na czerwonym, znaczy na żadnym nie idę, bo tu nie ma przejścia. W związku z tym, Boże, gdzie ja idę, to z tej jadę, ja patrzę w drugą stronę. Lepiej przychodźcie na przejściach, naprawdę. W związku z tym od razu pojawiło się w artykule zdjęcie. Zdjęcie ze środkowym palcem, właśnie jak ona jest z jednej strony, ci członkowie rządu z drugiej, a ten środkowy palec tak dorysowany jest, że tak powiem, graficznie dostawiony i wygląda to bardzo fajnie. Właśnie fajnie, że miała odwagę powiedzieć, że tak się czują właśnie ludzie niepełnosprawni. I kobieta ma dużo racji, bo jest dużo osób w wieku około 50+, którzy są na rencie. I chyba logicznym jest, że jeżeli komuś pogorszył się stan zdrowia, to nawet jeżeli taka osoba by wróciła do pracy, a na ogół nie wraca, to jak ona ma żyć? Zwłaszcza, że koszty utrzymania się, będąc niepełnosprawnym, tak by się wydawało, ale są wyższe. I wam powiem, takie były wcześniej tu gadania na kanale, że ja głupoty gadam, bo samotne matki mają gorzej. To ja już wam powiem, gówno prawda, nie mają gorzej, bo samotna matka żyje bardzo dobrze i wygodnie. I ja wam się nie boję tego powiedzieć, bo wiem, że zaraz będzie fala krytyki, ale samotne matki nie mają dobrze, ale inwalidzi mają gorzej. I jeżeli ktoś nie zna inwalidy, sam nie jest inwalidą, w żaden sposób nie może mówić, że inwalidzi mają dobrze. Mają bardzo źle. Sam
samotne matki mają dużo więcej przywilejów, dużo więcej dotacji. Nie zapominajmy o alimentach, chociażby też, które 35 tysięcy chyba w tym roku jest za dziecko. Nie zapominajmy o tym. A inwalidzi mają dużo gorzej. Naprawdę, mi osobiście odmówiono. Składałam o 4 różne prośby na psychologa, na dentystę, na moje tam różne inne zapotrzebowania, na islandzki. I dziwnym trafem jest to, że mi się to należy, ale mi wszystkiego odmówiono. I teraz mi każą składać podanie gdzie indziej, bo mam żebrać i prosić o to. Taka jest prawda. I samotnym matkom może też odmawiają takich rzeczy. Ale najgorsze to są te brudasy, co przyjeżdżają tutaj i im się wszystko totalnie należy. I to trzeba by zlikwidować jak najbardziej, bo tu nie mamy co polemizować na temat, czy samotnej matce jest gorzej, czy lepiej, czy takiemu inwalidzie. Trzeba zlikwidować po prostu tych nierobów, bo oni naprawdę przyjeżdżają i nic nie robią. I to nie tylko tu. I całe szczęście, że ten statek wpuścili gdzie indziej, który pływał, a nie ten kraj tutaj właśnie Islandia, dobra dla wszystkich, by ich przyjęła. Całe szczęście nie, bo byłoby znowu pomoc społeczna, mieszkania, a tak naprawdę właśnie są ludzie i właśnie tu są samotne matki, które najbardziej potrzebują takiego mieszkania, bo są z dziećmi, pracują w jednej pracy. I płacąc za drogie mieszkanie jest naprawdę ciężko i ja wiem o tym. Ale mówię, to są dwie grupy, których absolutnie nie da się porównać. A może być tego i trzecia grupa, bo może być samotna matka inwalidka i nie zapominajmy o tym. I ona ma tak samo gówno, jeszcze gorsze jako tej, która powiedzmy pracuje jako samotna matka. Bo ma tylko rentę, która jest ustalona rządowo, nieważne. Ile, co i jak każdy ma mieć to samo. No ale z tym każdy to jest następne pytanie. Gdzie są każdy ten sam? Ponieważ ja wspominałam w ostatnim filmie, Islandia nie płaciła wszystkim tego samego, bo sobie znalazła swoje własne obejścia. I jest afera i do końca miesiąca mają wytłumaczyć ludziom, znaczy dać odpowiedź, jak to będzie wyglądało, co będzie zrobione, w jakiej kwocie będą te rekompensaty. Szkoda, że się nie załapię. Szkoda, że na tej rencie nie byłam przez 20 lat. Cały mój pobyt, bo... oni mają 4 albo 10 lat zwracać. Ale... Wiecie co, jeżeli dobrze policzą, to my tu mówimy o kwotach mieszkania w Polsce, prawdopodobnie, nie wiem, bo to każdy indywidualnie, zależy kto ile czasu i gdzie, ale prawdopodobnie są to kwoty rzędu możliwości kupienia mieszkania w Polsce, także zobaczcie o jakie pieniądze w tej chwili ludzie zostali oszukani i właśnie Polacy, prawie wszyscy Polacy tak zostali potraktowani, bo Islandia mówiła, że macie sobie brać rentę z Polski, bo tu wam się nie należy, bierzcie sobie z Polski. Jak brać rentę z Polski, jeżeli w Polsce są dużo niższe stawki i wszystko jest dużo mniej płatne? Po to chyba ludzie wyjeżdżają, żeby mieć więcej kasy. Więc takiej renty tutaj to by starczyło dosłownie na może półtora zakupów, czyli półtora tygodnia raczej. Półtora tygodnia zakupów, renty w Polsce, o ile ktoś by jeszcze ją dostał. Bo na przykład tak jak moja mama, ona była na rencie w Polsce, przyjeżdżając już do Islandii, ale rencie tylko na grupie, nie miała płatności, nie miała płatnej tej renty. Także ten ZUS o dupę rozbić w Polsce, bo ta instytucja nie działa. I to, co chciałam powiedzieć ostatnio, nad czym się zastanawiałam, to wam powiem, że załatwiając emeryturę dla mojej mamy, było bardzo poniżające w pewnych momentach zachowanie pani, która pracuje w Szczecinie i dyspozytuje te wszystkie renty międzynarodowe. Po prostu moja mama dostała takiego szoku, jak została potraktowana, że nawet nie chciała już później tam dzwonić. Ja musiałam dzwonić i rozmawiać, bo po prostu komuna niestety dalej
dalej tam jest. No, ja już prawie jestem pod domem, to znaczy nie prawie, jeszcze kawałek, ale bliżej jak dalej. A propos tych postanowień noworocznych, chciałabym, żebyście również byli zmotywowani, żebyście uwierzyli w siebie, żebyście potrafili po prostu, nie wiem, współpracować, współżyć nie seksualnie, tylko normalnie wśród ludzi z innymi, próbując zaakceptować ich odmienne na przykład poglądy czy zdanie, ponieważ każdy z nas jest inny, ile ludzi, tyle opinii, tyle różnych potrzeb i tak dalej. I myślę, że właśnie niech to takie będzie i sami wiecie, ja zawsze mówię jak jest, nie owijam w bawełnę, czyli jest bez tego pudru, zresztą pudru nie mam na twarzy. Bardzo się cieszę, że jesteście. To byłoby na tyle, temat jest wyczerpany. Pozdrawiam Was, subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczek. Zajrzyjcie do Instagrama, wszystkie linki są w opisie pod filmem i to byłoby na tyle, trzymajcie się ciepło, cześć!